Siemaneczko, witam Was w takim unboxingu karty graficznej Asus GeForce GTX 650 Ti. Tutaj nawet macie napis. Ta karta graficzna działa na Windows 8. Ona przyszła do mnie dzisiaj, więc robię od razu unboxing. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jakieś takie informacje. Ja nie wiem ogólnie, co one znaczą, ale wiem, że dobra karta graficzna. Odwrócimy sobie. O, i tutaj mamy też napis tutaj, jak ona wygląda, jakie wtyczki do czego. Takie ogólne informacje, wszystko, żeby też zachęcić do kupna. Można 4 monitory podłączyć. Nawet tu, o, widzicie. 4 monitory, bo są 4 wejścia. To jest na sterownikach z NVIDII. Zbliżenie do NVIDII. Dobra, no to teraz zaczniemy rozpakowywać. Mam jedną rękę, więc ja otworzę sobie, może teraz źle będę trzymał kamerę, ale otworzę sobie. W pudełku jest w środku. Wiecie co, teraz chyba muszę postawić sobie telefon i wysunąć to z pudełka. Dobra, już wysunąłem. Mamy takie pudełko. Na środku napis Asus. Ja to sobie to pudełko, co było, postawię. O! Otworzymy. I mamy folię. No i teraz pudełeczko. Co w tym pudełku jest? Aha. Tylko informacja, jakaś ten. Instrukcja jest po polsku, jest. Strona 22. 22. I jak włożyć ją, tą całą kartę, do komputera. Instrukcja, co włożyć, co ten. Tu jak podłączyć. Takie ten, informacje, instalacja karty, to tylko tutaj jest ten, na polskim język. Tutaj płyta jeszcze była, to jest do sterowników i ten program cały NVIDII. No i tutaj mamy kartę naszą, no, moją kartę. Pozwolicie, że sobie ją wyciągnę. O, patrzcie, jak ona wygląda. Dajcie, sobie zamknę to pudełko i tu postawię. Porównajcie sobie z moją ręką, jaka ona długa. A zaraz wezmę sobie miarkę. Oj, nie wiem, gdzie ją dałem. O, gdzieś tu miałem, ale o, linijką zmierzymy. To jest 20 cm. Ma 21 cm długości. Szerokości tu ma 13 podobno. Wentylatorki. Wejścia. 4, tak jak było pokazane. Tu wejście do płyty głównej. Tutaj z boku do zasilania. I z tyłu te jakieś te rzeczy, płyta z tym. No i to byłoby chyba na tyle w tym takim unboxingu karty graficznej. No i odcinki powinny być od, załóżmy, od 10, dajmy takie 2 dni zapasu, od 10 grudnia 2014 roku powinny być odcinki w HD, no i już bez lagów. Na tej karcie graficznej jeszcze będzie unboxing tego zasilacza, który jeszcze do mnie nie przyszedł.
A jak przyjdzie do mnie cały komputer, to będzie też jak składam cały komputer. A więc to byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.